Gratuluję panie prezesie, gratuluję wszystkim pracownikom Zakładu Komunikacji Miejskiej za to, że tak konsekwentnie od wielu, wielu lat modernizujecie tabor tramwajowy, autobusowy. Jak czytałem już dzięki tym 5 nowym tramwajom, 75% taboru tramwajowego będzie niskopodłogowego, a więc umacniamy swoją pozycję jako pierwsze miasto w Polsce pod względem ilości, znaczy nie ilości, proporcji tramwajów niskopodłogowych do tych, nazwijmy, starszych, więc bardzo się z tego cieszymy. Kolejni gdańszczanie ważni będą mieli swoje tramwaje, więc mamy dwóch ważnych konserwatorów miejskich, którym zawdzięczamy pochodzenia niemieckiego, ale narodowość nie jest istotna, jest ważna miłość do tego samego miasta, czyli do Gdańska, bez względu na to, czy to Danzig, czy Gdańsk, którym zawdzięczamy uchronienie przed nieuniknioną zagładą zabytków ruchomych, między innymi z dworu Artusa, wielu, wielu innych obiektów sakralnych, jak i świeckich. Ale też Leser Giełdziński, znany kolekcjoner gdański, żydowski, którego wielka kolekcja Judaików niestety no, w wyniku działań niemieckich nazistów musiała opuścić ówczesny Gdańsk i teraz jest w Nowym Jorku. Także bardzo dziękuję, gratuluję. Myślę, że gdańszczanie jeżdżą już znacznie, znacznie wygodniej, komfortowo niż kiedykolwiek w przeszłości, że jeżdżą punktualnie i naprawdę możemy mieć pełną satysfakcję. Te tramwaje wszystkie jadą na linię numer 6, a później przeznaczeniem one są na Pieckie, Migowo, ale do tej pory, zanim nie będzie tam linii, będą jeździć po wszystkich liniach. Czyli ma klimatyzację, udogodnienia, na przykład dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, przyciski Braille'a, opisie Braille'a. Na przykład jeszcze ma rampy, te podesty otwierane. Praktycznie to, co w technice tramwajowej istnieje, to jest wszystko w tych tramwajach. To są najnowocześniejsze tramwaje. Można powiedzieć, że najnowocześniejsze w kraju? Tak, jednoznacznie. Najnowocześniejsze w kraju i najładniejsze. Najładniejsze, bo Warszawa wprawdzie też tego typu za tramwaje, ale troszeczkę inaczej wyglądają. Nasze są najładniejsze. Chcę jeszcze zapytać o te kobiety, to było takie zamierzenie, że porówno podzielić osoby kierujące? Nie chodzi porówno, ale nie ma. U nas panie stanowią na 270 osób zatrudnionych, motornicze są 66. O proszę. To na koniec zapytam jeszcze o najbliższe plany inwestycyjne. Najbliższe plany inwestycyjne to... W tym roku jeszcze przyjdzie 16 tramwajów N8C, ostatnie tramwaje w najlepszej technice w prądzie stałym. Inaczej mówiąc, takie same jak Dortmundy, tylko będą po modernizacji jeszcze miały przestrzeń klimatyzacji. Klimatyzacja w Gdańsku to jest w ogóle przypadek szczególny, ponieważ jesteśmy najlepsi w tym. Mamy 40% tramwajów klimatyzowanych, a będziemy mieli 50% niedługo, a w autobusach chyba 80%. Kiedy można się spodziewać tych tramwajów? Te tramwaje przyjdą w tym roku, w przeciągu całego roku. Myślę, że od drugiej połowy lutego już zaczniemy wprowadzać pojedyncze. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, a jeszcze czy nowe, oprócz tych N8, czy jeszcze jakieś są planowane, na przykład spesy czy skądś? Jest teraz rozdanie unijne, funduszy unijnej i planowane w Gdańsku jest rozwój komunikacji tramwajowej południe. I tam jest przewidzianych
no, 33 tramwaje nowe, ale to jest rozwój. Rozwój sieci tramwajowej. I to będzie oczywiście uczestniczyć miasto będzie, my jako partner będziemy, mam nadzieję, uczestniczyć w zakupie tramwaju, a będzie dofinansowanie unijne. No to pytanie, gdzie te wszystkie tramwaje się pomieszczą w takiej ilości? Bo chyba już tutaj się nie zmieści. Trzeci etap modernizacji prowadzić. Prowadzimy teraz drugi etap modernizacji, powiększamy tam ilość torów. Będziemy likwidować ta hala, co widoczna jest. Powstaną tu 20 stanowisk, 23 stanowiska postojowe z zadaszeniem. I to będzie w tym trzecim etapie 2014-2020. Czyli to by wystarczyło, tak? No to wystarczy. I jeszcze będziemy modernizować zajezdnie, jeżeli chodzi o tory. Zwiększymy ilość torów na zajezdni w Nowym Porcie. Poza tym przewidywana jest już rezerwa, przyszłość zajezdni tramwajowej w Gdańsk Południe, ale to jest po roku 20.